Myślę, że wiosna, jeszcze daty nie podaję, ale wiosna przyszłego roku to jest moment, kiedy pomnik realnie stanie. Chcemy, żeby wszystkie prace w Centrum Usług Publicznych się zakończyły, tak żeby pomnik nie stał w pustym miejscu, ale stał w takiej żywej przestrzeni. Zależało nam na tym, żeby rzeczywiście postać Witolda Pileckiego była w Opolu mocno eksponowana, żebyśmy pokazali dumę z jego postaci, z jego odwagi. Pomnik był odlewany w 5 częściach. Osobno były odlewane nogi, korpus, ręka. Dolna część korpusu była dzielona jeszcze na 2 części. Olew jest wykonany z brązu krzemowego, waga około 700 kg, wysokość około 2,5 metra. Staram się zawsze, realizując tego typu rzeźby o takiej stylistyce, przekazać jak najbliżej portret osoby, którą rzeźbię. W tym momencie rotmistrz Pilecki w mundurze oficera polskiego. Starałem się jak najbardziej oddać i uśmiech, wyraz twarzy, a ponadto układ postaci, który nawiązuje do kontrapostu. Rotmistrz Pilecki wsparty na szabli. No, to, co jest atrybutem w zasadzie rotmistrza Pileckiego. Starałem się dodatkowo, jak gdyby element symboliczny dodać w postaci czapki obozowej, którą trzyma w prawej dłoni. Więc jest to taka krótka charakterystyka życia i męczeńskiej śmierci właśnie rotmistrza Pileckiego. To jest odlew, który Państwo widzicie bezpośrednio po zespawaniu. Rozpoczęta została jak gdyby praca cyzelowania, czyli wyszukiwania, znaczy pogłębiania faktury, dopracowywania szczegółów. Więc to jest jeszcze tak zwana surówka. Będę przy tym pracował razem tutaj z pracownikami odlewni. Prace trwają już bodajże od marca tego roku, z dużymi przerwami, ponieważ projekt jest rozciągnięty. Pierwszy etap to było przygotowanie modelu do formowania, formowanie rzeźby, czyli wykonywanie formy w formie piaskowej, następnie zalewanie, przygotowanie wstępne do montażu, spawanie, cyzelowanie. To trudny projekt rzeczywiście do realizacji? Znaczy, dla pana Molendy robimy od lat rzeźby. Dobrze nam się współpracuje, dlatego nie był tak taki trudny projekt, ponieważ wiemy, czego artysta oczekuje od nas. Musimy rzeźbę wycyzelować, poprawić spawy. Pan Molenda jeszcze przyjedzie, wskaże na miejsca, na których należy poprawić fakturę. No i później pozostaje nam tylko patynowanie i montaż. Ostatecznym takim dopięciem tej rzeźby będzie nadanie patyny, odpowiedniej patyny, która zabezpieczy brąz przed warunkami atmosferycznymi. No właśnie, czyli finałowo pomnik obejrzymy w jakiej kolorystyce i z jakimi dodatkowymi elementami? W kolorystyce ciepłego brązu. Patyna będzie zbliżona do pomnika, który wcześniej wykonałem, a stoi na rynku Myskim marszałka Józefa Piłsudskiego na Kasztance. To będzie ta kolorystyka. A wspomniana czapka obozowa? Czapka, postaram się akurat pokazać jej charakterystyczną kolorystykę, to znaczy te pasy, które z tego drelichu, który była szyta czapka, pasy powinny być jasno-ciemne, czyli patyna w niektórych miejscach będzie przeszlifowana, natomiast ciemne pasy pozostaną właśnie kontrastującymi. Ważna inicjatywa, rzeczywiście Pilecki, Witold, jedna z najbardziej w tej chwili rozpoznawanych postaci w historii ruchu oporu, jedna z najbardziej rozpoznawalnych w ogóle postaci wśród Polaków. Przez lata niestety zapomniana kompletnie pamięć o jego trudnych losach, starano się ukryć przed wszystkimi. A powinniśmy być z niego jak najbardziej dumni my jako Polacy. Stąd cieszę się, że w Opolu, przy ulicy Pileckiego, w Centrum Usług Publicznych, najważniejszym, myślę, za parę miesięcy mieście części Opola, stanie ten pomnik.